suwałkach tak zwana kranówka płynie do nas z ujęć podziemnych i pochodzi głównie z opadów atmosferycznych. Pod względem jakości i składu niczym się nie różni od zalegających półki sklepowe wód źródlanych czy stołowych. Woda pobierana jest z 21 studni głębinowych o głębokości od 60 do 120 metrów. Każda z tych studni otoczona jest strefą ochrony bezpośredniej o wymiarach co najmniej 10 na 10 metrów, a całe ujęcie wody otoczone jest strefą ochrony pośredniej, w której to strefie zakazana jest intensywna działalność gospodarcza, zakazane są inwestycje, jest wiele ograniczeń, które mają służyć utrzymaniu dobrej jakości wody. Pochodząca z opadów woda, przesiąkając przez dwie warstwy gruntu, oczyszcza się w sposób naturalny. Potem tłoczona jest za pomocą pomp głębinowych do stacji, gdzie uzdatniana jest w 10 zamkniętych filtrach. W filtrach tych znajdują się złoża wielowarstwowe. Złoża te składają się z węgla aktywnego, brałsztynu i piasku. Po przefiltrowaniu woda gromadzona jest w 4 zbiornikach, z których tłoczona jest do miasta. Przedsiębiorstwo oczyszcza wodę zgodnie z wytycznymi najnowszego rozporządzenia ministra zdrowia i oznacza jej wskaźniki fizykochemiczne, mikroorganiczne i promieniotwórcze. Jednym z tych wskaźników jest tak zwany jon amonowy, którego norma dopuszcza 0,50 mg na decymetr sześcienny. U nas jest tego 0,18, a więc prawie trzykrotnie mniej. Jeśli chodzi o związek kolejny, związek azotowy, czyli azotyny, norma dopuszcza znowu 0,50 mg na decymetr sześcienny. U nas jest 8 tysięcznych, a więc ponad 50 razy mniej. Naturalny dla wód głębinowych jest też występowanie pierwiastków żelaza i manganu. Norma dopuszcza żelaza w ilości 200 mikrogramów na decymetr sześcienny. U nas jest niespełna 50, a więc ponad czterokrotnie mniej. Jeśli chodzi o mangan, norma dopuszcza 50 mikrogramów na decymetr sześcienny, u nas jest niespełna 8, a więc ponad sześciokrotnie mniej. Kolejna grupa to organizmy biologiczne, które nie mają prawa znaleźć się w wodzie nawet w najmniejszej ilości, jak bakterie coli i wiele innych. Tutaj norma oczywiście to jest wymaga, żeby było, nie było tego wcale i w naszej wodzie rzeczywiście też tych wskaźników mikrobiologicznych nie ma, jest ich zero. W rezultacie otrzymujemy wodę bardzo dobrej jakości, która doskonale nadaje się do spożycia prosto z kranu. Suwalskie przedsiębiorstwo pokusiło się też o badania porównawcze naszej wody z wodami źródlanymi czy stołowymi dostępnymi w sklepach. W mojej ocenie to jest dokładnie taka sama woda, tylko pobierana z innych kranów w miejscach, gdzie ta woda przez danych producentów jest produkowana, w innych miastach. Stąd te drobne różnice, chociażby w tych wskaźnikach, o których Państwu w tej chwili powiedziałem. Także czy woda źródlana, czy woda stołowa, to jest dokładnie woda kranowa, pobierana przez producentów w ich miastach i tylko butelkowana. Wody mineralne są jedynie bogatsze w związki mineralne. Nasza woda kranowa zbliżona jest w dużym stopniu do wody mineralnej nisko zmineralizowanej. Także myślę, że jeżeli mamy wybór, woda butelkowana, stołowa, czy tak zwana źródlana, czy kranowa, bezpośrednio uważam, powinniśmy pić wodę kranową. Kto lubi z butelki, niech ją sobie po prostu przeleje do butelki. Kto lubi mieć tą wodę gazowaną, można dzisiaj kupić sobie malutkie urządzenia, dawne syfony do gazowania takiej wody i pić wodę butelkowaną we własnym zakresie, ale pobieraną z kranów we własnym mieszkaniu. Za takim rozwiązaniem przemawia też czynnik ekonomiczny. Litr wody naszej kranowej kosztuje 3 grosze. Natomiast jakakolwiek najmniejsza buteleczka wody, nawet półlitrowa, kupiona w sklepie, to już jest wydatek około złotówki. Ale ta decyzja należy już do Państwa.